Od jakiegoś czasu chciałem zrobić swój własny system operacyjny, ale tym razem tak na poważnie, z eksploratorem plików, notatnikiem, a nawet własnym językiem programowania. Dlatego tym razem przedstawiam wam... Zacząłem od stworzenia zwykłego input system i jak widzicie mamy boot manager podobny do Windowsa 7. A następnie zająłem się CMD. Można w nim tworzyć pliki, edytować je. Można też przeczytać, co jest w środku. Jest też komenda info oraz help. Jak widzicie, są tu opisane wszystkie komendy. Zrobiłem również system logowania do konta. A oto i nasz pulpit, który też zrobiłem strzałkami. Tak wygląda eksplorator. A tak menu tworzenia pliku. Możemy sobie wybrać, czy chcemy stworzyć plik, czy może jednak folder. Można otworzyć jakiś plik oraz go edytować w notatniku. Albion Online to sandbox MMORPG, w którym to ty piszesz własną historię, zamiast podążać wytyczoną ścieżką. Możemy poruszać się po tekście strzałkami góra-dół, zapisać go klikając Ctrl-S, a jeżeli ktoś nie zapisze, to wyświetli się to ostrzeżenie. Taki plik ponownie możemy edytować. Jest też również tutaj folder Vortex, w którym są pliki systemowe. Jeżeli spróbujemy je usunąć, to... Mogliście też zauważyć, że tekst się czasami psuł. W którym to ty piszesz własną historię. Całe szczęście naprawiłem. A teraz czas na najlepszą część odcinka, ale zanim... Weź zostaw suba. I łapkę w górę dla zasięgu. Tak więc czas na Vortex Script. Ogólnie jest to połączenie C-Sharpa z Batchem. I można w nim zrobić prawie wszystko. Jak widzicie, zrobiłem menu do mojej gry. Teraz można wybrać opcję. Czwórką wychodzi się z programu. Zrobiłem też jakieś tam informacje. Jak widzicie, można ustawić swój nick w grze. Zrobiłem też home. I oczywiście możecie tworzyć własne inty, stringi i wszystko, co sobie wymarzycie. Istnieje też komenda if oraz możliwość tworzenia plików i folderów. I tak, możecie bardzo łatwo przeczytać coś, co jest w pliku, po prostu. Zmienna równa się ścieżka. A tak wygląda końcowo home. A, no i oczywiście, wy też będziecie mogli tworzyć własne skrypty. Wystarczy, że zrobicie plik .vos przez v. Dla tych zainteresowanych, system możecie pobrać na moim Discordzie, link w opisie. A teraz czas na kod i szybką listę komend. Wypisuje się tekst prawie jak w C-Sharpie, oprócz tego, że dodając C, wyrówna nam go. Możemy utworzyć, usunąć pliki lub foldery. Można też zarządzać stringami i intami. Możemy też sprawdzać rzeczy ifem. Używając komendy readInput możemy przeczytać to, co ktoś napisał. A, no i możemy zmienić kolor. Cały system stworzyłem dzięki Cosmos. I możecie go pobrać z mojego Discorda. Macie tam również listę komend. Pamiętaj zostawić suba, lajka dla zasięgu. A teraz czas na...